Jesteśmy na gali charytatywnej w Grodzisku Mazowieckim. Panie Czesławie, proszę powiedzieć, pan jest partnerem dzisiejszego eventu. Dlaczego pan przyjmuje takie propozycje? Tutaj akurat mieliśmy propozycję od pana Norberta. To bez zastanowienia się wchodzi jego imprezy charytatywne, bo dobrze, jakby powiedzieć, pomagać ludziom, a tutaj uważam, że pomoc tej Kindze też jest potrzebna. Pani Kindze przybyło, żeby przetrwała i sobie, jakby powiedzieć, mogła dalej żyć. Jak to tyle, tylko trzeba się poświęcić, jak parę godzin tutaj przyjechać, to nie ma problemu. Pan jest producentem napoi, tak? I słodyczy. Napoi Czesio Energy Drink, Czesio Super Krówki i Czesio Żelek. W takie różne inicjatywy wchodzimy. Nie wiem ze względu na co, ale wchodzimy. A proszę powiedzieć, kto jest waszym odbiorcą? Czy to jest samo województwo mazowieckie, czy macie szersze? Województwo mazowieckie i bardziej my położyliśmy nacisk na tradycję, czyli bardziej wchodzimy w sklepy tradycyjne, nie dyskonty, w hurtownie tradycyjne. I rozpowszechniamy tutaj na mazowieckim i powoli już wychodzimy poza mazowieckie. Czy można u was zamówić krówki z nadrukiem na przykład firmowym, gdybym chciała dla siebie zrobić? Pewnie można, ale trzeba wziąć odpowiednią ilość. Aha, rozumiem. No to zazwyczaj są jakieś tam minima produkcyjne. A niech pan powie, czy ma pan w planach poszerzenie linii produkcyjnej o jakieś kolejne produkty? Bo teraz ma pan trzy smaki, jeśli chodzi o Czesia. W tym roku myślę, że jeszcze się pojawi na pewno jeden bądź dwa smaki nowe. A zdradzi nam pan jakie? Nie. Jeszcze nie? Czekamy. To będzie... Jesteśmy właśnie w fazie testów, a konkurencja nieźby, to nie będziemy ich naprowadzali. A niech pan mi powie, jak się dobiera te smaki? Czy to jest tak, że pan jako właściciel firmy sam swoim subiektywnym odczuciem się kieruje, czy robić jakieś testy? Ja piję energetyki i poniekąd jak przychodzą testy, te tak zwane te próbki do testów, no to próbuję, czyli na nas, na moich pracownikach, na moich znajomych, na sobie i smak poziomkowy, który jakby tak fajnie się nam rozpowszechnia i wchodzi w rynek. Poniekąd to było takie moje też, bo gdzieś tam kiedyś sobie wymyśliłem, że chciałbym napić się poziomki w energetyku, bo klasyczny smak jest tak jak wszystkie prawie, jak to wszyscy mówią potocznie, a nasz ten poziomkowy smak jest naprawdę super i kto go nie napije się, to po prostu bije rekordy później w sklepie od sprzedaży spółki. A połączenie krówek z napojami to takie trochę skrajne. To od czego pan zaczynał? Od krówek? Ja zaczynałem od energetyka. Później chciałem jakby powiedzieć coś do grupy docelowej żelkowej, żeby zawsze czymś zagryźć, a krówka tak się jakoś wydarzyła i też pomyślałem sobie i zrobiłem ją w trzech smakach, żelkę mam w czterech rodzajach i tak jakoś samoczynnie. A wracając do tej dzisiejszej gali, czy tutaj w Grodzisku jest pan pierwszy raz, czy podczas, to jest kolejna już edycja? Nie, to już jest kolejna edycja, jest chyba siódma edycja, to my byliśmy na pewno w pięciu albo w sześciu. Czyli tak naprawdę wpisał się pan już w tradycję i w działalność tutaj Grodziska. Tutaj jakby powiedzieć, przychodzi godzina W, Norbert dzwoni i mówi, jest gala. No dobrze, to jesteśmy. No i tyle tutaj w temacie. No. To dziękuję serdecznie i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.